Dzień dobry, w sobotę Zołka nakłada tacie skarpety. Chcę tylko wspomnieć, że jeden palec jest pomalowany. Bardzo dobrze. Dobrze. O. Ja, chodź, jak papa kocha. Super. Nie mogę. Ciężko, nie? Na tą piętę nałożyć. Więc idziemy. Chodź, ja ci pomogę, którą stronę. Gościu tutaj się ubiera. Idziemy z samego rana do sklepu, żeby wyminąć te kolejki. Dobra, gościu jest ubrany! Udało się mu. Idziemy, żeby ominąć, słuchajcie, kolejki. Jest w ogóle bardzo wcześnie rano. My dopiero w zasadzie otworzyliśmy oczy i jesteśmy po śniadaniu. Ubrałaś tacie sok? I to jest, Zoe jest na etapie mieszania języków, słuchajcie, mówi w trzech językach i jej się wydaje, że wszyscy ją zrozumieją. Uwaga, wisi pranie. I wszyscy mi mówią, słuchajcie, żebym sobie kupiła suszarkę, ale ja bo nową suszarkę mam. Tylko ja nie robię codziennie prania i ja robię na przykład kilka prań i szczerze wam się przyznam, że ostatnio zaniedbałam trochę pranie i miałam już 3 pełne kosze i musiałam zrobić, więc część się suszy, słuchajcie, w suszarce BEM nowej, a część musi niestety powiesić się, no bo nie ma innego wyjścia, słuchajcie. O, mleko, bo idzie z nami. Z nami idzie do sklepu Charlie i... to jest Charlie. Także to idzie z nami do sklepu. Zołka bierze sobie Tom. Jeszcze chcę coś jeszcze wam pokazać, bo napisała do mnie dziewczyna, która prowadzi na Facebooku sklep i ja mam kilka biżuterii od nich, między innymi pierścionek, który widzieliście, jeżeli nie widzieliście, to zapraszam na Instagrama i słuchajcie, kupiła i dostała Zoe też. Gdzie jest twoje loże, Diroze? I Zoe dostała też bardzo fajny zegareczek, taki wiecie. Dobrze, czekam chwilkę. Taki... Jak wam to powiedzieć? No wiecie, taki zwykły i tak dalej, ale myślę, że bardzo fajny prezent, bo nie będzie szkoda, jak się popsuje, niedużo kosztuje, więc jak szukacie czegoś takiego właśnie dla dzieci, to możecie uciekać. Ja tam wam na dole podlinkuję stronę z Facebooka. I co? Dobrze, ja ubieram bluzę, bo będzie mi zimno chyba. Gdzie jest moja bluza? Wiecie co ja robię teraz, jak jest taka jesień? To jest straszne, ale ja sobie kładę tutaj bluzę, wiecie, przed założeniem. Ona mi się tak ładnie ogrzewa. No. Kto widzi plusy noszenia maseczek? Ja tam jeden plus widzę. Ja tam jeden plus widzę, no stop, chodzę bez makijażu. O, pokaż swój zegarek. Taki, tu masz i tu się otwiera. Tak? Pomóc ci? Okej. Okay. Taki kotek. W ogóle Zoe jest mega fanką kotków. I zobaczcie. Tak. Halo. Ona jest zachwycona, także myślę, że dla dwulatki ekstra prezent, nie? Lubi swój zegarek? Zamknąć? Założyć chciałabyś, tak? To zaraz założymy. Poczekaj. Nie, ja chcę założyć, chcesz, tak? Dobrze. To daj tatusiowi rączkę. Nóżkę. I zobaczcie, co my tu mamy. My mamy w toalecie szczoteczki i to jest moim zdaniem takie holenderskie. Nigdy w Polsce nie widziałam, że na dole w toalecie mają ludzie szczoteczki. A w Holandii... Dobrze. A w Holandii mają szczoteczki właśnie w toaletach albo w kuchniach, żeby na dole szybko umyć ząbki. Także my tutaj stoimy zawsze całą rodziną i myjemy zęby. I've never really been the one who's worried. Always been the one who's keeping it cool. The kind of guy who chill while others hurry. I didn't know that I've been the fool. I've been telling lies about something real. But I know love is based on honesty.
kept thinking how real love should feel, knowing that it's not just you, it's me, 'cause I was made to be free. Ale wybór. To ciasteczka są jakieś tam. A nie, ale tylko nie. Poczekajcie. Tak, tam są ciasteczka, ale tak. To jest kalendarz dalej. Tak, adwentowy, ale to w grudniu. Mogę jedno? No a jakie? Myślę, bo to coś. Zobacz, co ja nie mogę mieć. Może te, te lizaczki czekoladowe. Co? Lizaczki czekoladowe. Wsadź do koszyczka. Dla nas? Chodź, zobaczymy tu. To jest hit. Dwulatka, która pasuje do poczelnika dla dzidziusiów. Ale ładna jesteś. Pokaż, jakiego misia masz. Z kinderków sobie wybrałaś. O, słodziaczek, co? O, siwuja dzidziutek. Często pytacie mnie, co my kupujemy. To nie ze zdrowych dzieci. Chipsy, bułki do hot doga, chleb tostowy. Następne chipsy. 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 Bułeczki do kebabów, takie pita. Nie wiem nawet jak się nazywa, uwielbiamy. Tutaj pierniczki dwa razy. O, zapomniałam foremek kupić. Jeszcze. Tu jest czasem takie okrągłe, bo tu takie podłużne pita. To ja kupiłam do ozdoby. Takie bombeczki. Były masakra tanie. To dzieci wybrały, tu jest chłopczyk i dziewczynka. Tu jest papryka czerwona piri-piri. Tutaj jest jalapenos, te ostre papryczki i bardzo dużo pierniczków. O, malutkie kanapeczki takie, wiecie, te mleczne. Tutaj są jogurty dla dzieci, naturalne jogurty. I pełno ja to naturalnych jogurtów nie uda wam wszystkich pokazywać. Pomidory, jabłka. To jest parmezan? Nie. Emmental. To jest po prostu serek. To jest sok. O, papa, sok. Tutaj jest pomocnik główny. Uważaj, byś go nie spadła. Bo ty z dupką siedzisz tak blisko. O, pisaczek to... Pisaczek. Andy? Srebrny i czerwony to są takie rurki, pokaż te rurki, które się wkłada do mleka i pijecie przez nie i od razu jest, tak, tutaj czekoladowy, bataty, pełno jogurtu, to tutaj dzieci też wybrały sobie czekoladowe, to będziesz do pierniczków. O, ogórki kiszone, pokaż, takie to... A to jest tamko, super. Cukier trzcinowy, pisaki, takie czekoladowe, zupki chińskie. Uważaj, byś nie spadła. Co tu jest jeszcze? Wam szybko pokażę. Ser, filet z indyka. To dzieci wybrały sobie, to miały te misie. Płyn. Takie używamy do płukania, ziemniaki, takie na sałatkę, śmietankowe almetce, to takich mamy, widzę, 4, kiwi, jeszcze jeden płyn, energy drinki i jeszcze tutaj tak, napoje, co pijemy, niegazowaną wodę, i dlaczego ona jest butelka, słuchajcie, bo takich małych,
właśnie, żeby wziąć ze sobą, bo my tutaj mamy taki filtr w kranie i pijemy normalnie z kranu wodę, a tą możemy wziąć po prostu ze sobą do auta. To jest syrop malinowy, Coca-Cola i płyn. Ramon wybierał. Charlie siedzi tu. I jeszcze, czekaj. Nie ma, sobie kanała. O, i widzicie? I jest czekolada. Wkładacie do mleka i ty przez te kulki pijecie i jest czekolada. No. I takie zakupy nas kosztowały, nie wiem, 430 zł. I może to się wydawać dużo, ale dla nas, my jeszcze niestety po 3 latach przeliczamy na euro i nam się wydaje, to za te zakupy, które kupiliśmy, wydaje się nam spoko cena. A zobaczycie, widzicie? Tu piją dzieciaki. Dzwoni to już prawie kulki całe wypił. Teraz będzie rozpakowywał, a ja jadę po paczkę. Nie wiem, dlaczego dostaliśmy takie podkładki. Słuchajcie, dużo tu się podziało i została opróżniona nasza spiżarka. Niestety podczas sprzątania wysypała się mąka, więc zaraz muszę to jeszcze ogarnąć, ale właśnie mamy tutaj taką spiżarkę i tu mamy wszystko, wiecie. Także to muszę poukładać jeszcze. I tu mamy takie dziwne rzeczy właśnie, jak sosy, jakieś woki, takie, wiecie, przydane rzeczy. Ja kupujemy to po prostu raz na jakiś czas, większą ilość i nie trzeba chodzić tak szybko do sklepu. Na prosiznę idziemy i słuchajcie, będziemy robić pierniczki takie, wiecie, przedsmak, bo później będziemy robić już swoje. To pisze tutaj, wam pokażę, list do Mikołaja. Drogi Mikołaju, byłem grzeczny. Dzisiaj jeździ, ma drogie swoje życie. Tutaj są już ciasteczka udekorowane. To jest saté, to później będziemy
robić i już wyciągnięte jest do sałatki z tuńczyka. To wrócę do lodówki, tylko nie ma miejsca. Dobra. To postawię tu, gdzie też nie ma miejsca. To tak wygląda nasza spiżarnia. Cyk, zamykam i nie ma. I jeszcze chciałam odpalić świeczuszkę, żeby ładnie pachniało. I tam ekipa się chilluje, bo dzisiaj tyle się bawili, że teraz leżą. Umarlaki małe. I zaraz przyjedzie Kamila z Klarcią i z mężem. Cię? Ty jesteś wyższa, to ty nie musisz się z tym. A to dla Julie'ego. Zanieś jedną dla Julie'ego. Tak, tak. No? Cyk, 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 Klarcia. Zazuwa. Julie, podziękuj jej, jak dostaniesz. Dziękuję. Jesteś taka duża, że nie musisz na palcach stawać, nie? Nie. Widziałaś to? Dobra, my teraz sprzątamy. Przyniosłam brakujące. Wiesz, gdzie jest jajko jeszcze? A ty co? Nie, patrzcie cię. Widziałaś? Może tu? O, jest! Codziennie wieczorem wszystko segregujemy. Dzięki temu Zołka ma porządek w zabawkach. Piżamka. Ale w piżamkach. Dzwonią to Minecraft piżamkę, w ogóle taka fajna cieplunia. A Zołeczka ma z jednoroszczem. A matka świątecznie. Idę dokończyć to. Bo Zoe oczywiście posprzątała i zdążyła, wiecie, posprzątała i zdążyła po sprzątaniu już zrobić burdello. Także ja to szybko pozbieram, żeby ona już poszła spać, bo o tej godzinie nie pamiętam, kiedy poszła. A mnie, muszę wam powiedzieć, pożalić się, że tak się kręgosłup boli, że nie wiem. Masakra, także dramat. Trochę mi ta wanna pomogła. Się wyrelaksowałam, zrobiłam sobie maseczkę, także tak trochę, wiecie, się odprężyłam. O, mam czerwone. Za każdym razem, jak widzę z wanny, to mam takie policzki, widzicie? Dobra, no nic. Siadamy, obejrzymy sobie coś. Jakiś filmik. Widzimy się jutro.